Nowy wirus. Przenoszą go gryzonie. Tysiące przypadków w Niemcy. Gryzonie roznoszą wirusa. Tysiące przypadków. Według Związkowego Urzędu Zdrowia w Baden-Württemberg i wszędzie tam, gdzie żyją norniki, czyli małe gryzonie podobne do myszy, ponadprzeciętna liczba osób może zakazić się hantawirusem powodującym chorobę z objawami grypopodobnymi. Od początku roku hantawirusem w Niemczech zakaziły się już 894 osoby. Dla porównania, podczas ostatniej epidemii i w 2019 rok zgłoszono 833 przypadki zakażeń. W Badenii i Württembergi regularnie dochodzi do zakażeń hantawirusami, oceniając na podstawie obecnych danych liczbowych, w tym roku wiele osób może zostać zinfekowanych, powiedział w środę prezydent Landu Wolfgang Kreimer. W Niemczech głównym źródłem zakażeń hantawirusem jest wdychanie kurzu pochodzącego z odchodów nornika czerwonogrzbietego zwanego także leśnym. Gryzonie wydalają wirusa także ze śliną i moczem. Można się nim zakazić podczas sprzątania garaży lub szop, gdzie zwierzęta te lubią mieszkać. Szczególnie narażeni na zakażenie są leśnicy, myśliwi i pracownicy budowlani. Ale groźne dla ludzi mogą być też schroniska leśne i budki grillowe. Choroba wywołana przez hantawirusa ma przeważnie objawy grypopodobne, wysoką gorączkę, bóle głowy i kończyn oraz nudności i wymioty. Ale może również dotyczyć nerek i doprowadzić do ich ostrej niewydolności. Chorobę leczy się jedynie objawowo, szczepionka przeciwko niej nie istnieje.